Witam Was, kochani. Dziś mamy Wigilię. Nie tą 24 Wigilię. Mamy dziś 21. I dzisiaj robimy Wigilię naszą ze znajomymi. Zobaczcie, tutaj mam wszystkie prezenty. Na dzisiaj przygotowujemy do końca 2 prezenty. Wylosowałam wcześniej burzę. No i prezent stoi sobie tam, tylko muszę go jeszcze tak dorobić jakby. Drugi prezent jest dla Kubiego. Zamierzam sobie troszkę ogarnąć w pokoju, bo jest taki lekki syf. I Wigilię będziemy mieli w moim pokoju, więc oczywiście przystroję lampkami i później chciałam jakiś stół duży zrobić, żebyśmy mieli gdzie usiąść i zjeść. Zrobię na pewno brownie. Uwaga, teraz sobie trochę posprzątam. No i gicik, trochę ogarnięte, posprzątane. Zaraz będę miała lekcję, więc już na razie kończę. Później się jeszcze umyję, pomyślę w co się ubrać, bo trzeba się jakoś elegancko ubrać. Nie wiem, w który dzień ten film wleci, więc stwierdziłam, że po prostu otworzę kalendarz adwentowy na dziś. A dziś mamy 21. Tutaj mamy 21. W ogóle zrobiłam sobie nowe pazurki, widzicie jakie ładne? Znaczy te ciemniejsze może nie takie ładne, ale ten kolor tak mi się podoba. Boże, one są takie dobre, bo te pingwinki są identyczne jak Kinder Niespodzianki. Jezu, jak się cieszę, pychotka, zaraz sobie zjem. Ten drugi kalendarz też możemy otworzyć, ale ja i tak go już nie otwieram, bo mi wkurzał. Tu jest 21, otwieramy. O, jest 21. Jest jakaś czapeczka, ale nie mam ochoty jej jeść. I lecę na lekcję. Bye. Muszę wam przyznać, że mam potężny problem z tym, w co mam się ubrać. Ale no na razie mam na sobie coś takiego. Mam sukienkę taką, która się zwęża z tej strony i taki sweterek po prostu. No i na razie mam coś takiego, tylko teraz jestem taka cała na czarno, więc nie wiem w sumie. Ach. Okej, jednak tam to nie wygrało. Jestem ubrana w inną sukienkę teraz. Mam na sobie taką sukienkę, obcisła, bufiaste rękawki. No, ładna jest, no. No, ale tak mniej więcej wybrane. Posprzątajmy w pokoju i zróbmy stół dla gości. Chodźcie. Okej, zobaczcie, jak pięknie. Stolik już stoi, przykryty obruskiem. Czerwonym, bo świątecznie. Okej, już mniej więcej sobie wszystko ogarnęłam. Teraz będę się malować. Odezwę się, jak się pomaluję. Okej, ja już jestem gotowa. Aj, prawie jestem gotowa, bo zostały mi jeszcze kolczyki. Zobaczcie, jakie piękne. Jakie dostałam od babci. Ostatnia rzecz, jaka mi została, jest to zrobienie ciasta. Spójrzcie, wszystko jest już gotowe praktycznie. Włączyłam nawet kominek ze świątecznymi piosenkami. Czekamy na gości, bo już jest 15. Ej, ale serio, to wygląda jak na jakiś nie, na firmowej wigilii to wygląda. Jestem git? Tak. Jestem bardzo git. Adzia. Wyglądasz w sumie podobnie jak na Halloween. Co nie? Co nie? Co nie? No dobra, czekamy na resztę gości. Dziewczyny były pierwsze i trochę i tak się spóźniły, więc zobaczymy, o której będzie reszta. Wyjechałyśmy z domu? Pięć domów pojechałyśmy do domu na chwilę. Uwaga, Zuza przyjechała, nagrywam jej reakcję. Nie, ona jest najlepszą organizatorką imprezy na świecie. Bez kitu! Bez przesady! Zobacz, jaki ładny kominek za tobą. Tak ciepło od niego bije. Weźcie się popatrzycie, co tak blisko. Wszyscy sobie siedzą, piją, jedzą. Ej, nie wiem, nie wiem. Co to jest rodą? A mi bardzo smakowało jedzenie, takie wigilijne. Jestem bardzo pod wrażeniem całej tutaj atmosfery. Fajne takie, dobre. Dobra, prezenciki. O, to moje. No i kurde, jak przewidziałem to, oto. To dla babci? O, dla mnie? Babciu, co robisz? Zapytała. O, a, dobra, wiem ci to prezent, ale to osoba jest nieobecna. Idziemy. Tego nawet nie muszę sprawdzać. O kurde. O kurde. Dziękuję. To. To chyba Haniana jest. To dla Kuby. Już bez patrzenia. Chwila, po kurde, wychyć. Na
A dziś co ty tam masz? Tak, piękny wisiorek z motylkiem. Patrzcie, jaki cudny. Dostałem takie oto perfumki. Wow! Kleina. Wow! Ale, ale będziesz drogo pachniał. Jest jego piękny! Co to było? Podobają wam się prezenty? Bardzo, o czym marzyłem. Już sobie rozdaliśmy prezenty, nikogo tutaj nie ma, ponieważ wszyscy są u Juli w pokoju. Julia stawia tarota dziewczynom, zobaczcie. Cicho, bo ja muszę skupić na tarot. Okay. Twoja pierwsza karta to symbolizuje po prostu ciebie. I to jest trójka kielichów. Nie. Jesteś trójką kielichów i czekaj, ty jak miałeś tak uwaga. Halo, mamo. Zdrawiam mamę. Co mówi ta karta o sobie? O sobie? To jest osoba urodziwa, lubiąca imprezować. No. Osoba, o której myślałaś. I to jest as kielichów, też kielich! O! No. As kielichów mówi. As kielichów wskazuje na osobę zakochaną. Pełno uczuć, o dobrym sercu. Teraz, jak wygląda wasza relacja? O, to was. Kielichu! Kielichu! To przez nią, ona tak lubi po prostu pić! Osoba, o której myślałaś, jaki ma znak zodiaku? Lew. Lew, okej. Okay. Kielichy symbolizują chyba. Stara! Okej, tak troszeczkę. To gdzie jest teraz, że to będzie, w sensie... Auczuko! Ja nie rozumiem. Ej, przeszłość. Przeszłość. Trójka mieczy. Okej? Wybija nam się teraz kielich. Wasza przeszłość to przedstawia ogólnie jako kobietę, która ma trzy miecze wbite w serce. No tak, ogólnie łzy, cierpienie emocjonalne, ból emocjonalny. Depresja, smutek, niepokój. Albo trójką małżeństwa. Przeszłość. Ja też miałam pustelnika, miałam. A co znaczy pustelnik? Nie pamiętam. Pustelnik to było takie rozwinięcie intelektualne i duchowe. Sprawdziło, strasznie się to sprawdziło. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Tak, jesteś kochankowie wtedy? Kochankowie? Słucham? Ja nie mam kochanków. To nie ma. Dobra. Jeśli chodzi o moje karty. Wow. Ja nie mam słów. Naprawdę, ja jestem tak zaskoczona, że mi to trafiło. No to strasznie. Ja częściej będę się zgłaszać. Serio. Kiedyś mogłeś się wydawać bardziej kontrowersyjny przez to, że na przykład nie przyjmowałeś swoje zasady moralne za jedyne, jakie są słuszne i jest dalej tak się. Czekaj, bo to jest odwrócone, bo ja tak że to jest w moją stronę jest dobre. Wskazuje na rozczarowanie kimś, kto był autorytetem. Może to być również toksyczny ojciec albo dziadek. Problemy z wychowaniem, narzucenie innym swoich poglądów, nietolerancja. Nietolerancja się zgadza. No i właśnie to w przeszłości, przypominam, że to jest przeszłość. A, no tak. Wiesz, czarny jest czarny. On chce być czarny. Tak, to być czarny. Który to Krystian? Cesarzowa! Twoja teraźniejszość! Jeżeli jest zwrócony, to mówi o lenistwie. Dążenie do zyskania prestiżu. Ja to może wszystko. Też być niewierność i rozwiązłość, ale... No w sumie tak, no. Ale to również pokazuje, że osoba, z którą jesteś teraz w związku, jest osobą obdarzoną urodą. No kurwa, wiadomo. Kobieta zaradna, mająca silność, będąca ideałem dla każdego mężczyzny. Oczywiście. Czyli... Chodź, multiple. Taś, taś. Przyszłość. Ósemka mieczy. To czas się pozbyć uprzedzeń, bo ósemka mieczy mówi o człowieku, który stał się więźniem samego siebie, swojej stronniczości i uprzedzeń. Jeżeli chodzi o związek, też będą, mogą być trudności. O. Niemoc seksualna, nie wiem czy to... Niemoc seksualna! Ale teraźniejszość zajebista. No fajna, naprawdę się fajnie. Przeszłość to przykra, ale do poradzenia sobie. Śniło ci się to? Ja tego... Ale bez gitu! By się śniło, by nie kopala padł, by się kopala. Dobra, as mieczy. As mieczy. Teraz jest nowa przyszłość, lepsza. Jezu, jest, to się mówi taka, że musisz uwolnić swoje myśli. Nie, w ogóle... Witam was moi drodzy, jest dzisiaj 24 grudzień, czyli Wigilia. Mamy już godzinę 16 za dwie, więc już niedługo zjadą się goście.
W tym roku Wigilia jest u nas w domu. Przygotowania myślę, że poszły dobrze. I idę teraz na dół zostawić prezenty. Takie małe upominki dla rodzinki. Bo mieliśmy w tym roku sobie nie robić prezentów, bo nie losowaliśmy siebie nawzajem. Ale stwierdziłam, że i tak każdemu zrobię taki mały upominek. Także idziemy do choinki. Na górę. Cześć kochani. Tak, mam ręce zmęczone, że ja dwa trzymam kierownicę. Kamera w sensie. Czekaj, nikt nie może zobaczyć. I szybko, szybko. Salonie, trzecia suknia, jaką przymierzyłam, to jest ta. Trzecia suknia. I taki typowy fan gay nas tam, wiesz. Jak ty! Kochana, co ty się mnie wstydzisz? Zdejmuj ten cytnik. A co ty, kochana, się mnie wstydzisz? Zasiadajmy. Bardzo się cieszymy razem z Kasią, że wy tu jesteście. Żałujemy bardzo, że nie jesteśmy tutaj w komplecie. My wam życzymy zdrowia i pomyślności. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Teraz wszystkiego najlepszego, tatuś. Wszystkiego najlepszego, córuś. Wesołych świąt i powodzenia w życiu. Zdrowia, szczęścia, pomarańcze, niech ci żadna na gotańcze. Zapomniałam, jak to były te wesołych świąt, duży... Nie pamiętam tego. Pamiętam, że coś o ruchaniu było. Dużo ruchania. Niech tańczy sobie. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, piątek, szóstek, miłości. Żeby ci się spełniły wszystkie twoje skryte marzenia. Dobra, to wzajemnie. Też uśmiechaj się i się uśmiechaj. I jeszcze raz się uśmiechaj. Najskrytszy. Dobrze, no będę spełniona. Dlatego dużo jeszcze druga rzecz. Wszystkiego nawzajem. Dla mnie mniej kasów, to chyba dla ciebie mniej kasów. Chce ktoś dojeść? Ciałko Jezuska? A, pyśnie. No, dziękuję bardzo. Smacznego, kochani. A, dziękuję. A jak profesjonalnie podaję. Prawda? Zbierałam się. No i patrzę, przychodzi Julka. I tak jak mnie zobaczyła, to tak widziałam, że tak się trochę spieszyła, zdziwiła, przestraszyła. Na chwilę się wycofała z tego mieszkania. Za minutę wróciła. Ja mówię, że co, po co ty się wracałaś? A ona mówi, że z dziewczynami się żegnała. Ja mówię do niej, że kłamiesz, Julka. Przecież ja widzę, kiedy ty kłamiesz. Ty kłamać nie umiesz. I ona mówi, nie no, naprawdę, no z dziewczynami się żegnałam, coś tam, coś tam. I się okazało, słuchajcie, że Ezio wchodził do mieszkania i jak ona zobaczyła, że ja jestem, to ona Esowi kazała gdzieś tam czekać, wiecie, pod klasą. Dobrze, tak, mam parę rzeczy do przedyskutowania z terapeutką, ja. Kamilka, jakie duże! Dziadek! Krzesło było jeszcze większe! Krzesło było jeszcze większe! Taki wielki? No. Bo ja wiem co to... Jak oszukane! Oszukane! Dla Kasi! Dla Kasi! Dla Maćka! Jakiś piosenek dla Kamilki! Ołowiany. Dla kogo to było? Dla mnie to było. Dla mnie. Merry Christmas. Teraz dla Joi. Mama ma dziurawą miskę. Mam dziurawą miskę. Andrzej, grzeczny byłeś. Boże, o dziwo. Druk Kasia dla Juli. Nie wierzę. Babcia. Babcia Graży. Brawo, babcia Graży. Na drugiej babci. Na drugiej babci. Dziękuję bardzo. Jasiu, może jest tak limitowana edycja, byłem tego wart, może tak było, może tak było. Dla babci znów. O, dwa nara. No patrz, widzisz, patrz jak wart. Dla Marysi. Dla mnie, patrz, matko, ty dziadek Maciek. Dziadek nawet. To znowu ja.
No jest tutaj może Kasia. Może dla Kasi. Nie wiadomo czy to. A może nie? Sprawdź. Dziadek Włodek. Dziadek Włodek. Ze złotym łańcuchem. Proszę. Słuchaj Jasiu, tutaj... kręć, bo to trzeba uwiecznić. To jest początek mojej fortuny. Andrzej. Czegoś trzeba zacząć. Dla babci. Dla babci, który... Dla Kasi, tym razem dla pewne, że dla Kasi. Boże, dla Julii. Dla Julii. Dla Janka. Dla Janka. Zobacz, ja? Co? No. To jest wodka. Uwaga, to wirus. Rękawiczki. Rękawica. To do zabijania. To do zabijania? Nie no. Bo... Tak, to chyba te. Mikołaj taki bogacz w tym roku, co jest? Wiedziałam, że to jest wydarzenie, bo niektórzy mają. Klasik styl. Szef wszystkich szefów. Jak on pierwszą przepłacił, mam drugą. Też zabicia. Super, brawo. Polecam serdecznie bardzo. Słodki, przewidujący. Moja żona lubi drobne słowa. O, jaka ładna. O, jaka ładna. Co to jest? Bardzo dobra. A, piżama. Czapkę ma. Co? Na plecach, w tym sobie możesz zapakować. Czapkę. Napijmy się. 65 days. Are you love baby girl? Boże, boli mnie biodro. Zbigniew Ziobro. Boli mnie noga. Zbigniew z noga. Ale to co, to on tak się... Czyli ja wiem, ja znam twojego. On tak wewnętrznie się... Hej! O! Lampki mnie zaatakowały. Słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień tego roku 2021. Jak wy się z tym czujecie, co? Jest godzina 14:31. Ja o godzinie 18:00 wychodzę z domu. Jadę na pociąg, który mnie zawiezie do Nowego Dworu. Idziemy ze znajomymi do Stanisława. To wam pokażę może coś na imprezie albo i nie, zobaczymy jak będzie. No i zabieram też kamerę, bo będziemy robić fotki. Właśnie się ubrałam. Wiem, że jest jeszcze wcześnie, ale do tej pory nie wiedziałam, co chcę założyć. Teraz już chyba wiem. Będę cała się świecić, dodam tylko jakieś, wiecie, biżuteria, dodatki w ogóle. Włosy takie jak zawsze będę miała, czyli rozpuszczone i proste. Zobaczcie, jakie mam cudowne paznokcie. Zaraz się po prostu spakuję. I będę robiła dzisiaj dużo fotek. Mam nadzieję, że będą wspomnienia fajne z tych fotek. Więc to na razie tyle. Bye. Okej, mały update. Już trochę się pomalowałam. W sensie już skończyłam praktycznie makijaż. Korzęsy sobie muszę pomalować, ale to już później pomaluję, jak będę wychodziła. Wyglądam tak. Ta koszulka się świeci. Ta sukienka pod nią się świeci. Jeszcze zrobiłam takie rolatki. Takie ślimaki. Z ciasta francuskiego, tylko jeszcze ich nie upiekłam, żeby przyjść z jedzonkiem jakimś. Więc na razie idę się spakować. No dobra, w ogóle to jesteśmy już w Nowym Dworze, bo ja zapomniałam nagrywać, bo byłam w takim chaosie. Jest super! Byłam jest w takim... Super! Fajerwerki! Gdzie? Ej, wiecie, ale te fajerwerki no, to jest... Czekamy na Zuzę, bo jesteśmy prawie w komplecie, ale nie ma Zuzy. Zuza jest jeszcze w domku, nie wiemy czemu. Zuza. Adzia, co z Zuzą? Mas, zadzwoni zaraz. Ej, Kasia już, a Zuza dojedzie? Czekamy, no, a Zuza da znać. To nie ma co czekać, to teraz pół godziny dopiero będzie. Pure Fiona. Adzia jest Pure Fiona. Okej. No to no jak coś, dawaj znać. Dawaj znać. Dobra, idziemy. Nie no, ja jestem teraz mówię się tak właśnie 5 minut. Będziemy się wymieniać. Docelowo jest po prawej stronie. Okej, widać już ludzi. A idziemy tutaj? Tak, chyba tu, no. Oho, ale będzie. Co powiesz? Jest zajebiście. Jazda! Jazda z kurwami! Kto łapie ten jada? Kto łapie ten jada? Kto łapie ten jada?
tak zwaną ubaną szybę. Tak mnie to zabola, a później miałam takie... Co? Wszystkiego najlepszego, Śmiry, na Nowy Rok. Wam życzę.